Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Tym razem to będzie kolejny draft. Draft pod tytułem Blind Pick Draft Challenge, czyli po prostu na ślepo będę wybierał formację 24 zawodników, tak? Trzech, przepraszam, 23 i menedżera. Więc to wszystko będzie na ślepo. Oczywiście otwieramy teraz żeton. Tak, chcę zacząć i od tego momentu zamykam oczy. Dobra, i teraz muszę wybrać formację. Dobra, na ślepo. 3, 4, ry. Okej. I teraz muszę wybrać pięciu zawodników, czyli znowu na ślepo. Trzy, cztery. Czekaj, kogo żeśmy trafili? Ale mogę. W sumie nie powinienem patrzeć, szczerze mówiąc, bo to ma być totalny Blind Pick Draft Challenge. Ale no, nie będę wtedy wiedział, co zobaczyć. No to musimy na ślepo, nie? No to strzałka. Strzałka w lewo. Aha, trzeba będzie zejść jeszcze niżej. No to strzałka w prawo. Okej. I na ślepo. 3, 4. Dobrze. Nie wiem, gdzie trafiliśmy. Ale teraz strzałka górę. Okej. Mamy kolejnych pięciu. Ja ich oczywiście nie widzę. I losujemy. 3, 4. Coś było zgranie, pozytywnie, o dziwo. Dobra, strzałka w dół. Dobra, czyli kogoś już tam mamy. Strzałka w dół. O, kolejny wybór. Teraz w drugą stronę losujemy. 3. Okej. Kurde, oczy mnie zaraz będą boleć przez to, że mam je zamknięte. Dobra, strzałka w lewo. Aha, dobra, jeszcze raz strzałka w lewo. Kurde. O, teraz pykło. Wziąłem trzy razy w lewo. Mamy kolejny los. I w drugą stronę oczywiście. Jedziemy z losowaniem. 3, 4. O, znowu poszło zgranie. Kurde, może mam jednak jakiegoś fuksa, nie wiem. Dobra, teraz w dół. W górę. W górę. O, poszedł los. Kurde, to będzie ciekawe. Dobra, jeszcze raz w tą stronę. 3, 4. O, znowu poszło zgranie. Kurde. Ale tylko to zgranie będzie kompletne. Dobra, w górę. O, poszedł kolejny los. Kurde, ciekawie się robi. Dobra, teraz w tą stronę jedziemy. Ja naprawdę nic nie widzę. Ja mam cały czas oczy zamknięte. 3, 4. Aha. Czekajcie, bo coś chyba się zrąbało. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. O kurde, ale nie, ta gałka mogła się by nie ruszać. Dobrze. Nie,
to teraz tutaj jedziemy. No i losujemy. Trzy, cztery, ry. Okej. Następny los. I jedziemy. Trzy, cztery, ry. To musi być naprawdę interesujące. Co ja trafiłem w tych paczkach? Ja siedzę cicho, ja wam nic nie zdradzam. Znaczy, wy i tak widzicie to wszystko na ekranie, ale ja siebie nie zdradzam, bo nie wiem jeszcze, co tak naprawdę trafiłem. Dobra, może teraz tutaj coś. I losujemy. Trzy. No kurde. Czemu się nie losuje? Dobra, trzy, cztery, ry. Okej. Wylosowane. Na chwilę musiałem otworzyć oczy, bo mnie rozbolały. Jaki traf! Oczyż, kurde. Robert Lewandowski. Świetnie. No przepraszam, że otworzyłem oczy, ale tu widzę też, że jest Ronaldo, Kentrao. Mamy Patricio. Dobra, ale zamykamy z powrotem oczy i losujemy dalej. Dobra. Ale traf, kurde. Dobra, jedziemy z losowaniem. Trzy, cztery, ry. Okej. I jeszcze raz. Trochę się wspomogłem tym, że wiem już, gdzie są puste pola, ale tak po prostu dalej losuję na ślepo. Trzy, cztery, ry. Dobra. Jest jeszcze jedno puste pole, bo zapamiętałem. Wiem, nieuczciwie, ale... Trzy, cztery, ry. Dobra, teraz... Tak na ślepo widziałem, gdzie jest puste pole, ale dobra, mniejsza z tym. Losujemy na ślepo. 3, 4, ry. Dobrze. Losujemy dalej. Już wylosuję całą ławkę. Teraz w tą stronę. 3, 4, ry. Dobrze. Następny. Trzy, cztery, ry. Jep, dobrze, następny. Kurde, są emocje, bo może trafiłem znowu coś lepszego. Ale losujemy. Trzy, cztery, ry. Dobrze. Następny. Nie no, pozdrawiam nabijacza, bo to on mi zaproponował ten challenge, więc jemu podziękuję. 3, 4, ry. Chwila, muszę zapauzować nagranie. Okej. Wylosowałem już tu całą ławkę. Muszę przyznać, że no, wygląda dosyć dziwnie, ale coś się z tego poukłada. Dobrze, to zaczniemy teraz od PO, przynajmniej żebym już wiedział. No i wylosujemy szybko. 3, 4, ry. Dobrze, i co trafiliśmy? Walencję. Zamykamy oczy i SPD. Raz, dwa, trzy. I trafiliśmy Felipe Melo. SPO i losujemy oczywiście. 3, 4, ry. O, mamy Davida Silvę. To już fajnie. Teraz napad. O, jestem ciekaw, co tam będzie w tym napadzie. Dobra. Losujemy
prawo, 3, 4, 3. O, Icardi. I teraz losujemy w lewą stronę. 3, 4, 3. O, proszę, Palacio. I mamy dwóch Argentyńczyków. Teraz jeszcze tylko menedżer. Dobra, teraz wylosujemy sobie menedżera. Stop. O, i koniec. Koniec drafta, podsumowanie. Co my tu mamy? Draft 148, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Okej. Oczywiście edytować trzeba. Ja zrobię cięcie i poukładam ten skład, bo to jest bałagan. Zbudowałem najmożliwszy skład pod zgranie. I tak to wychodzi, że Ronaldo jest na pomocy defensywnej. Masakra, nie? Ale patrzcie, czterech zawodników Interu Mediolan. Tutaj fajnie się łączy David Silva z Valencją. Tutaj Cantrao z Ronaldo. No i jeszcze jest Rui Patricio, który ma 8 zgrania. No to zawsze coś. Tutaj dwóch Holendrów. Kurde, Holendrów mi proszę pokazać. Zegelar, on szybki nawet jest. I Fer. I dwóch napastników, Icardi Valencia, Boże, Valencia Palacio, Felipe Melo i Ansaldi. Jeżeli, chwila, jakby tutaj, nie przestawimy ich, bo to zepsuje zgranie. Jeżeli by się coś działo nie tak, to zawsze wpuszczę Lewandowskiego i Japońca i dam mu trochę zgrania, więc ja inaczej tego nie widzę. Możemy zacząć już drafta, przynajmniej tak sobie myślę, że zaczniemy, tak? To jest ten ślepy draft, którego chciałbym teraz na spokojnie rozegrać. Trochę mi zimno, ale co tam. Zobaczymy, kogo nam wylosuje. Oczywiście znowu trafiliśmy na Ronaldo. Po raz trzeci, tylko że gramy nim po raz drugi, bo przecież pamiętacie, że w Premier League nie grałem nim, bo nie mogłem. No cóż. Życie się mówi. Zobaczymy. Zobaczymy, co ten skład da. Mamy dwóch zawodników Sportingu, czterech zawodników Interu Mediolan i dwóch zawodników Realu Madryt. No, więc nie jest źle. No i mamy naszego Lewandowskiego. Aha, czyli ja wygram, ty przegrasz. Dobrze. No to jak sobie chcesz. Dobrze. Jeżeli mam tak rozumieć, to nie ma problemu. Chcę wysoki pressing, kurde. To mi wciula. Dobra. Teraz możemy grać. Chyba, że on żartował. Proszę. Co my tu mamy? No jak wpuszczę mu Lewandowskiego, to już nie będzie za ciekawie. Jak będę przegrywał, rzecz jasna. Spróbuję przegrać 1-0, to od razu wpuszczę Lewandowskiego na pełnej bandzie. I zobaczymy, jak będzie grał nasz polski. Mauro Icardi dośrodkuje. O, rzut rożny. Pierwszy. Wolałbym, żeby Ronaldo dośrodkował. Ronaldo dośrodkuje. On tu ma najlepsze dośrodkowania i w ogóle. Aha, dobra, czyli nie wyszło. Do bramkarza. Tutaj będziemy grać skutecznie do bólu. Fuck! I to się skończyło błędem. Jak ja mogłem takie błędy popełnić? I Lukaku nam tu szczelił, musimy to szybko nadrobić. Co ja zrobiłem? Najprostszy błąd. Najprostszy możliwy błąd. Kurde. Zaraz puszczę Lewandowskiego. Dobra, trzeba klepką. No. Ja mówię podanie, a on robi swoje. No, on stoi i czeka. No, serio, Ronaldo skopany przez Wanyamę? Naprawdę? Dobra, jedziesz, Palacio, Palacio. Nie no, faulowany! To to, o, Terry, żółta kartka. Dobrze. Do tego przystanie Ronaldo. Musimy szybko doremisować to, nie ma tego, że kurde, koniec. Trzeba doremisować to. Prędko. Bo inaczej będzie głupia kolejna strata.
Zbędne, o, proszę bardzo, źle w ogóle podanie zrobione. O, przynajmniej zabiłem. No, przegrywamy to 2-0. Czyli wiem, że trzeba teraz puścić Lewandowskiego. O, proszę bardzo, zapisało się. Do widzenia, trzy zmiany. Teraz jak zobaczy Lewandowskiego, to chyba już się skapnie, że dla niego to może być już smutny koniec. To oczywiście teraz ja się muszę postarać o to. Chyba, że on się jeszcze bardziej postara. Na razie to jemu idzie świetnie. Dobra, Ronaldo, Aha, faulowany. Dobra, Lewandowski nie przepchnie się z niczym. Co mogło być... O, dobrze, 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 Mertens, Mertens. O, nabity. Dobrze wiedzieć. Teraz znajdźmy Lewandowskiego, to jest on jak nic. Tylko jak my tu podamy do niego? No. Kurde, zabrał nam tą piłkę. Fajnie, fajnie. To jest 3-0. I chyba dostanę znowu w piździec. No szkoda, naprawdę. Szkoda, że ten koleś jednak jest lepszy. Lepiej gra, to chciałem powiedzieć, a nie, że jest lepszy. No i kolejny draft, gdzie kończymy przy pierwszej rundzie. No i to jest tyle chyba, co ja mogę. Może nawet honorówkę strzelę, nie wiem. Okej, Lewandowski, Lewandowski, podanie do Mertensa. Dobra, jedziemy takim zygzakiem. Rzut rożny, nie wiem co uratuje. Dobra, Lamela już niech dośrodkuje. Honorówka Felipe Melo, ale raczej to nic już nie pomoże. Jesteśmy na przegranej pozycji. Raczej. Więc no nie wiem, ja tu już nie będę w stanie coś działać. Chyba, że jeszcze. Jeszcze jest chwila. Jeszcze jest chwila refleksji. Dobra, żem go tutaj sfaulował, a sędzia nie zatrzymał rozgrywki. Dobra, teraz Lamela w drugą stronę. O, kontuzjowany. Żółta kartka. Nie wiem, próbujemy jeszcze, próbujemy. To jest... Aż się prosi, żeby... Weź to wybić dobrze. To jest Lewandowski. Podanie jest do Ronaldo. Strzelaj. Nie! Ronaldo! Coś ty zrobił! Czemu ty to zbudowałeś? Wykiwałeś już, mogłeś strzelać. Ja nie mogę, Ronaldo, ale ty jesteś nieskuteczny. No i koniec, koniec, koniec. Przegrywamy tego drafta. Honorowo. Co tam strzelił? Melo, kurde. Lewandowski co? 0 strzałów celnych, 10 na 10 celnych podań. Tyle dobrze. Ale co z tego, jak nie było za dużo zgrania? No musiałem przegrać tego drafta. Ale przynajmniej powiem tak, lepiej się grało. Trochę lepiej się grało niż poprzedniego. No to cóż, przegrywamy drafta z godnością. Trzeba teraz odebrać nagrodę. No cóż, przegrana. O, dwie złote paczki, które chętnie teraz otworzę. Najpierw tą srebrną. I co my tu mamy? O, z Vitesse jakiś Kruiswijk. Kurde, co to za typu? Zobaczymy, czy on będzie warty swojej ceny. Nie. Nie wiem, czy nawet nie posłać na Quicksela to wszystko. Szczerze mówiąc. O, tutaj 3 stówy. Zawsze dobre i to. 3 stówy jesteś warty. To cię poślemy na sprzedaż. O, jeszcze brązowy nam się trafił. Cordado. Cordaro chciałem powiedzieć, a nie Cordado. Nic nie warty. Czyli tak. Aha, tak się nie da. No to musimy zobaczyć po kolei. O, ty będziesz coś wart. To jak nic. Tu już cię wystawiamy na sprzedaż od razu. Teraz dwie złote paczki. Chętnie otworzymy, zobaczymy co w nich trafimy. O, rzadkość.
Myślałem, że Alaba. Ale mamy Dragovicia. O, mamy jeszcze Vasqueza. I druga paczka, której pewnie się nic nie trafi. No, ale mamy kolejnego Austriaka. O, mamy kartę kondycji plus 30. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się Wam odcinek podobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i trzymajcie się. Na razie. Yo.